Stalownik? O, wow, wiesz jak się nazywam. Mam złe przeczucia. Zamknij się. Kokos. Ganiam tutaj wściekli, a tutaj nikogo nie ma. Ilu ich miało być? Nie pamiętam. Liczyłeś? No ja myślałem, że ty liczysz. Czytałeś szczegóły misji, które wysłał nam stary, tak? No pobieżnie. No, czytałem, ale nie pamiętam. A co, tylko ja jestem od czytania, ty nie potrafisz? Dośmy cię doliczyli. Jesteś kurwa mery. Stary, jest taki temat. Dobra okazja, szybki pieniądz. Znacznie więcej niż na misję, które zleca nam stary. No wtedy mógłbyś sobie odpocząć. Po pierwsze, to miała być moja ostatnia akcja, pamiętasz? Po drugie, mieliśmy brać akcję tylko i wyłącznie od starego. A po trzecie, kto cię prosił jakiekolwiek doradztwo finansowe? Mogę? Proszę. Dziękuję. Transport z punktu A do punktu B. Mielibyśmy przewieźć jakąś kobietę z opancerzonym wozem. Tyle. Gdzie? Z punktu A do punktu B. Gdzie? No nie wiem, gdzie, gdzieś poza planetę. Misja międzyplanetarna i to nie od starego. Kokos, ty po prostu potrafisz wszystko zajebiście załatwić. Stać! Bez ciebie się tego nie podejmę. Nie wiem, pojedź przynajmniej ze mną na spotkanie. Jak ci się coś nie spodoba, to... To odejdę. No i nie będę miał ci niczego za złe. Dobra, Kokos. Od kogo ta misja? Korporacji międzyplanetarnej. Korporacja międzyplanetarna staje codziennie przed trudnym zadaniem. Pani Broszent, słyszeliśmy wasze slogany w holu. Prosimy o konkrety. 10 milionów do waszej dyspozycji. Konkrety. Wysyłamy was poza planetę. Na lądowisku czeka opancerzony transporter. Odpalacie go, następnie jedziecie pod wskazany adres. Tam odbierzecie pewną przesyłkę. Kobietę, która jest dla nas bardzo ważna. Jedyne, co musicie zrobić, to dostarczyć ją pod wskazany adres. Proste. Tak, a co to jest za planeta? Ortyrion. Lecicie na Ortyriona. Kim jest ta kobieta? Dlaczego jest taka ważna? To chyba powinniśmy wiedzieć. Ortyrion znajduje się w stanie wojny domowej. A kobieta, którą macie dostarczyć, to córka gubernatora. Dzięki niej będziemy mogli zmusić go do kapitulacji. Porywając ją. Tak. A potem pomagając mu ją odnaleźć. Ale pod pewnym warunkiem. Nie to, żebym nie chciał zarobić, ale dlaczego nie zlecicie tego swoim ludziom? Operacja ma szansę powodzenia tylko, jeżeli nasz bezpośredni udział nie wyjdzie na jaw. A to jest niemożliwe bez waszej pomocy. No dobrze. A co jak nas złapią? No, to wtedy jesteście skazani na siebie. Pani dyrektor, chciałam przypomnieć, że za 5 minut rozpocznie się holokonferencja.
Niestety, panowie, musimy się pożegnać. Liczę na szybką decyzję. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak, nie. Do zobaczenia. Mam złe przeczucie. Cała ta akcja na kilometr śmierci jakimś walem. Stary. Zależy mi na tej misji. Byłeś mi winny przysługę. Pomóż mi, będziemy kwita. Ale ty jesteś pamiętliwy? 10 pierdlionów. Jak to musi być kupa forsy? Kupcze, w końcu auto. Jak będę w twoim wieku, to sobie kupię. Jeśli będziesz w moim wieku, to twoja żona wybije ci z dupy i ten motor, i parę innych zabawek też. Bardzo dziękuję, panie kapitanie. Stalownik, odezwij się. Poruczniku, stalownik, odezwijcie się. Słyszałem, że wam obrzydła. Co nam obrzydło? Praca dla mnie. Doszły mnie słuchy, że działacie za moimi plecami, gnojki jedne. I co? Zlecenia od starego już wam przestały odpowiadać? To nie tak, to kokos namieszał. Znalazł jakieś zlecenie od korporacji międzyplanetarnej. HMP? Rozsądnie. Czekaj, ty ich znasz. Dziesiątki razy dla nich pracowaliście. Wkręcasz mnie. Ja wam zawsze daję pełną dokumentację misji, a wy nawet tego nie czytacie? Nie no, chyba strzelać to owszem, ale czytać to już nie. Jeden idiota, a drugi zabijata. Kapitanie? Przegnam. Nigdy nie chcę być taki stary jak pan. A wracając do meritum, można im zaufać? KMP to do tej pory bardzo wiarygodny zleceniodawca. Nigdy się na nich nie zawiodłem. No i co jest? No nie wiem, czy mam się podjąć tej misji, czy nie. Kokos się napalił, ale coś mi tu nie gra. No i co, i teraz się zastanawiasz? Ty? A może ty już jesteś taki stary jak ja? Kapitanie. Fajny wóz. Może ci go kiedyś sprzedam. Wiesz co, masz rację, no co mi tam? Pójdę, zrobię to, co potrafię najlepiej i już. Przecież nie będę walczył z całą armią, nie? Stalownik, zgłoś się. Kapitanie, ja idę panią. Dziewczyna da radę. Dziewczyna da radę. Masz ratować kokosa. Kokos wytrzyma, a ją zaraz odstrzelam. Rób co mówię, albo będziesz miał kłopoty. Słyszysz? Stalownik! Liczyłem przynajmniej na klasę ekonomiczną. Stary, myślę, że na ten temat powiem. Wiem. Sam tego chciałem. Pamiętasz, że na tym tronie to było jeszcze gorzej. Kurwa, stary! Za każdym razem, kiedy mówię, że coś jest nie tak, to ty wspominasz ten tron. Mam to w dupie! Masz rację, na chuj to drążyć. Porucznik Stalownik. Znajduje się z ten trona. Jesteśmy na rubieżach zewnętrznych. Wysyłam koordynaty. Nadlatujcie szybko. Mam złe przeczucia. Będą tutaj za godzinę.
co mówiłeś? Nic, mówię, że będą tutaj za godzinę. Zasada numer jeden, nie wiązać się z nikim, kto może zginąć. No ale daliśmy radę. No, bo znalazłeś sobie jakąś laskę. No tak, a ty wyglądasz jak mokra Włoszka. Przestań robić te pompki. Ty kurwa gnoju! O mnie mowa! Jestem Ciro. Jestem kapitan. Moje nazwisko... Nic wam nie powie. Życie wypisane jest na tym mundurze. Lot będzie trwał 6 godzin. Nie pić, nie palić, nie... W ogóle nic na P. Kapitanie! Silniki manewrowe są w proszku. W takim razie, chłopaki, bawcie się, póki możecie. Wozu prowadź. Co tam masz? Szczegóły misji, dokumenty, mapy, próżny transportera. Przeczytałeś? No ba. Dziś około południa trzyosobowa grupa steroryzowała jeden z terminali w porcie kosmicznym. Dwie osoby zostały ciężko ranne, jednak ich stan na chwilę obecną jest stabilny. Władze portu odzyskały już panowanie nad sytuacją, chociaż wydarzenie spowodowało paraliż komunikacyjny. Witamy na Ortyrionie. Masz kluczyki? Tak, bo byłem dzieckiem, które zawsze odkładało zabawki na swoje miejsce. Dobra, kokos, spierdalamy! Tak, spoko. Kolonizacji tętrowych. Na pewno dali nam metrowe ściany zrobione ze stopu tytanu i iridium. Silnik napędzany rdzeniem i jakieś świecące optyczne dziurstwo do prowadzenia. Wiem, czytałem. No i wektorowy analizer przestrzeni. Czyli co? Miałeś kiedyś gry wideo? Gry wideo? Nieważne. Widzisz? Widzisz tutaj kropki, kreski, kwadraty, przez ten analizator przestrzeni, ponieważ nie mogli tutaj wmontować szyby przez te pierdolone ściany. Ale uważaj! Ej! Co? No bo zniszczysz sobie fryzurę. Wiesz co? Porwał mnie twój entuzjazm.
Dobrze, co stary? Położę się na... Dziękujcie mi wszyscy naraz. Kokos, ja bym ją raczej związał. Posłuchajcie, pozwoliliście, żebym was uratowała. Co było błędem? Posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Ona zawsze tyle gada? Zapnijcie się oboje! Coś popieprzyliśmy! Mówiłam, żebyś mnie posłuchał. Ja posłuchałem. Składam ci propozycję nie do odrzucenia. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tak? Nie. Zgadzasz się. Świetnie. Po tym, jak uratowałem ci życie. To nie mnie miałeś ratować, tylko ją. Ona była pierwszy raz na takiej misji. Wiedziałeś, że mi na niej zależy i nie potrafiłeś tego uszanować. Gotowe. Pieniądze są na pana koncie. Nie jest mi przykro przyjmując takie pieniądze. Dostałem rozkaz. Nie mogłem odmówić, za to grozi sąd wojenny. Jaki rozkaz? A ty nigdy się nie mylisz. Pogadaj ze starym. On opowiedział wszystkim. On na mnie wtedy dowodził. Chciałem wracać po twoją dziewczynę, ale dostałem rozkaz ratować ciebie. Koniec przedstawienia. Zabierzcie go. Co z nim się teraz stanie? Czy to ważne? Życzę panu miłej podróży. Słusznie pan wybrał. Odeskortuj go na lądowisko. Tak jest. I upewnij się, że zabił pas. Do widzenia. Zgłoś się. Kapitanie, ja idę panią. Dziewczyna da radę.
Dziewczyna da radę. Masz ratować kokosa. Kokos wytrzyma, a ją zaraz odstrzelam. Rób co mówię, albo będziesz miał kłopoty. Słyszysz? Stalownik! Stalownik, odezwij się! Znajdźcie go. Zapłaci mi za to. Tak jest. A co z tym ścierwem? Zostawcie go mnie. Dołączcie do pozostałych. Biorę korytarz po prawej. Dobra. Znajdę tego sukinsyna. Sama się nim zajmę. Rozmyśliłem się. Masz rację. Jestem Mendą. Stary, spokojnie. Słuchaj, jak ci powiem, to spierdalam. Teraz! Dawać ich tu. Koniec symulacji.
tym sądzisz, skarbie? Będą w sam raz. A pan co tu myśli? Tak. Będą idealni. Ja za skrzynkę tam się schowam tą.